Cześć, witam w kolejnym dniu. Następny dzień. Ruszamy sobie na plaży. Od rana mamy godzinę około 10. Idziemy trochę popływać. Natomiast później wieczorem, słońce razi. Później wieczorem jesteśmy umówieni, tak jak widzieliście w wcześniejszym filmie. Jedziemy na kolację na prosiaka i na jagnięcinę z grilla, z ognia, z rusztu takiego. Także no dzisiaj nie planujemy żadnych wycieczek. Ale popływamy trochę, pokażę wam dzisiaj jakie mamy maty. Może ktoś będzie chciał wiedzieć na czym my leżymy, jak to jeszcze się sprawdza, czy się nie sprawdza. Także ruszamy na plażę. Jesteśmy na plaży jeszcze innej, ale też blisko nas. Na tej plaży są większe kamienie. Zobaczcie sami zresztą. Większe kamienie, ale wszystko gładkie, także spokojnie można leżeć. A maty jakie chcę wam pokazać, to jakie mamy. W zeszłym roku mieliśmy gąbki inne, a w tym roku takie maty z oparciem. Nie wiem, chyba w Lidlu kupione, chyba w Lidlu, z poduszeczką. Powiem wam, że jest bardzo wygodne, wbrew pozorom. Miękkie, składane. Grubość pianki to jest jakieś, nie wiem, centymetr, może nawet nie. Ale wystarczające. Ale całą robotę robi to oparcie, regulowane zresztą. To jest pode mnie, można się spokojnie położyć. Także, jakby ktoś chciał informacji, na jakim maty używamy, to nie wyobrażam sobie leżeć na takich kamieniach tylko na ręczniku. Dla mnie to jest, nie wiem, w ogóle boso chodzenie po takich kamieniach to jest dla mnie męczarnia. Ja muszę mieć buty do wody, albo klapki, albo kroksy, cokolwiek. Także tak to wygląda. Także o matach wiecie. Dobra, ja idę trochę do wody, zobaczyć jaka woda i tyle. Mamy godzinę, nie wiem, około 12, zobaczcie, mało ludzi na tej plaży. Zejście dla osób niepełnosprawnych też jest tutaj. Tam jest możliwość wypożyczenia sobie rowerków wodnych, na przykład. Są można leżaki wypożyczyć, są prysznice. Co to więcej potrzeba? Darmowe prysznice jeszcze zaznaczę. Darmowe prysznice, bo w niektórych plażach są płatne. Tu jest darmowy prysznic. Kamyki takie. W wodzie też nie ma sporych kamieni, też są takie kamienie. Gdzieś tam, gdzie nie można spotkać tam dalej, ale to jest na wysokości mojej klatki piersiowej, także dzieci spokojnie mogą tutaj spływać i bawić. Także zmoczony teraz plażing, smażing, opalaning. Szkoda, że to etui do wody mi przecieka. Bym założył na maskę i ponurkował, byście zobaczyli jak to dno wygląda. A tak to niestety, ale nie będę kombinować jakieś folie, nie folie, bo szkoda mi kamery. I tak kamera o dziwo działa, ma jakieś odbicia czasem, bo raz dźwięki działają. Znaczy dźwięk do nagrywania działa, natomiast dźwięki od menu nie działa, raz działa, także no cuda na kiju się dzieją z nią, ale na razie nagrywa. To jest plus. No dobra, tak to wygląda na dzień dzisiejszy do obiadu, bo ten obiadek w domu zjemy, a wieczorem na kolację pójdziemy sobie na jagnięcinkę. A tymczasem ładne niebo i 30 parę stopni już jest. Można się opalać. Zobaczcie jakie fajnie widać chmury. Nie wiem czy widzicie ten sposób, założę okulary może. Zrobimy taki patent. Ciekawe, czy będzie widać, jak to fajnie widać. Ciemnawe chmury i w środku słońce. Pogoda nam się zmieniła diametralnie. Silny wiatr się zrobił. O, tam piorun było widać. Burza jest, nie jest u nas, jeszcze jest w dalszej odległości, ale już widać, schowam się trochę w nękę, może nie będzie tak biało do kamery, ale tam fale już widać spore i pioruny uderzają. Także od rana mieliśmy piękne słońce, mamy teraz godzinę, nie wiem, która jest, 15? Koło 15, koło 16, a pogoda od razu się zmieniła. O, gdzieś tam był piorun, w tamtej części teraz. Chcę wam pokazać, uchwycić to może, będzie widać. Także nie jest tak, że zawsze w Chorwacji jest piękna pogoda. Aczkolwiek to pewnie potrwa może z godzinę i zaraz wyjdzie piękne niebo. O, jak ładnie było widać. Thank you.
ładne pioruny. A czy przyjdzie do nas ta burza tutaj? Zobaczymy. Na razie jest w odległości. Jest w tej chwili w tej, co byliśmy wczoraj w Biograd na Moru. Tamta miejscowość wali tamto. Czy przyjdzie do nas, to się okaże. Było ładnie widać. Dobra, idę, bo wieje mi. Restauracja nazywa się Massin, Marin chyba. I tam się te kurczaczki, chciałem powiedzieć, te świnki pieką, widzieliście w wcześniejszym filmie, gdzie my przetestujemy. Zobaczcie, jak się ładnie kręcą. Świnki i baranki są zrobione już, jeden zrobiony. Kurczę, pewnie będzie pycha. Dobra, idziemy próbować, a nie oglądać. Mamy potrawy, przyszliśmy głównie, no ja sobie biorę jagnięcinę z rożna, żona sobie bierze prosiaka z rożna, a młody jak zwykle, on to kurczaka tylko, czy tam grilla, i weźmie sobie, gdzieś to widziałem, gdzie to było, o, pierś z indyka z grilla, i do tego jakąś wodę. Ceny, jagnięcina 105, prosiak 85 i pierś z indyka 75. Piwo, jakby kogoś interesowało, piwo, gdzieś tu było piwo. No, już pokażę wam piwo ile. Ale było winy, to są. Piwo kosztuje 18 za pół litra. Jedna uwaga, jaką spostrzegłem, że macie polskie menu i numerki z polskim menu nie zgadzają się z chorwackim menu. Także jak kelner będzie zapisywał, to lepiej po chorwacku sobie znaleźć pierw i przetłumaczyć. Ewentualnie, bo może być coś innego wam podane. Także taka moja uwaga jedynie. Porcja są takie trzy kawałki mięsa, ziemniaczki pieczone i to jest jagnięcina. Tutaj mamy prosiaka. Takie porcje. No, nie za duże, nie za małe. Dobra, byliśmy sobie na plaży. Popaliliśmy się, dzisiaj jest bezchmurne niebo. A mówimy, wrócimy na obiad, po drodze jakieś winko się kupi. No i udało mi się kupić dobry ser. Także mamy przed obiadem teraz winko. Pokroiłem takie parę plasterków sera. Naprawdę do białego wina ser jest idealne połączenie. Bynajmniej dla mnie, ja uwielbiam sery, także dobre wino. Także przed obiadem takie połączenie. Wieczorem też pewnie będzie, tylko może czerwone wino, zobaczymy. Dzisiaj może się przejdziemy jeszcze do Pakostany. Pakostany? Nie Pakostany. Co to było? Nie, inna miejscowość. No zobaczycie zresztą. Powiemy, czy dzisiaj pojedziemy, czy jutro. I chcę pojechać jeszcze na wyspę Pak. Zobaczyć tak zwaną księżycową wyspę. Tam jeszcze nigdy nie byłem, także tam wycieczkę też planuję w któryś dzień zrobić. No i oczywiście Zadar. Także jeszcze przed nami parę dni zostało na Chorwacji, a plany są no, oczywiście duże. Czy wszystkie zrealizujemy? Nie wiem, ale jeszcze jest rok następny, dwa lata. Także jest co oglądać. Z roku na rok jest co oglądać. Także dla mnie to jest rewelacyjne miejsce.